Siemano kolano, siema. O, policjanty. Ja tutaj przyjeżdżam, słuchajcie, patrzę, paczka przyszła z Gimoto. Zamówiłem tydzień temu regulator napięcia. Do fajerki, do 900, czyli będzie jeżdżone dzisiaj. Muszę wykorzystać pogodę, bo dzisiaj... I co, lewa w górę. Jest przepięknie, widzę, że po prostu dużo motocykli wyjechało. No i oczywiście co, będzie filmik z jazdy. Zaraz będę to wszystko montował, kręcił. Fajerka czeka, właśnie ona czeka. Ona czeka właśnie na tą paczuszkę. No mam nadzieję, że dobrą zamówiłem. Słuchajcie, korzystajcie do woli. Mam dla was kod rabatowy na Gimoto. Minus 10% na wszystko. Korzystajcie. Korzystajcie do woli, do... Co potrzebujecie? Na wszystko. Po prostu, czy potrzebujecie buty, czy potrzebujecie coś do skuterka, czy do ścigacza, czy do kłada. Wbijajcie na Gimoto. Black Opso 24, kod rabatowy. Sprawdzę, czy jest taki sam jak stary. Ale widzę, że jest taki sam. I chwila prawdy. Będzie się działo. No pasuje jak ulał. Jak do tego, nie? Ktoś tak mówił kiedyś. Jak do tego. Mam sentyment do tej fajerki. To jest mój, można powiedzieć, pierwszy motocykl. Ssanie ręczne. Wiecie co, opowiem wam historię tego ssania. Tak strasznie skrzypiało, nie, to ssanie, nie? I któregoś dnia taki głupi pomysł mnie naszedł, żeby tutaj WD wpsikać. Bardzo zły pomysł, bo zobaczcie co się dzieje, to po prostu nie trzyma. To dlatego takie ma być, żeby tempę, żeby to po prostu było w tej górnej pozycji. O, widzicie, dlatego jest problem. Bym musiał drugą ręką go trochę przytrzymać. Czyli ten regulator napięcia już w tej fajerce drugi raz jest do wymiany. Podejrzewam, że jakbym tak całe sezony jeździł, to tych regulatorów napięcia bym musiał powymieniać więcej. Po prostu, no siadają. Dobrze, że to nie jest aż takie drogie, ale pamiętam, za ten pierwszy to dużo zapłaciłem, nie? Nie wiem dlaczego. W 2013 roku. Kupiłem i dałem prawie 600, nie? Powiedzieli, że to jest taki najlepszy i to i tamto. No kiedyś to, nie wiem, może to były inne ceny. Teraz powiem wam, wyszedł on mnie około 100 zł ten regulator napięcia. Czyli to nie jest jakiś wielki koszt. Największym kosztem tu w niej to opony. Na tą chwilę nie mogę wam powiedzieć, jak tutaj silnik będzie się sprawował na tym paliwie ekologicznym. W tej chwili jest zalane takie paliwo, jeszcze nie było jeżdżone, może tam kawałek się przejechałem, ale no dzisiaj po prostu, dzisiaj się okaże, czy to paliwo jest dobre, czy jest niedobre, a w ogóle mi się wydaje, że to po dłuższym czasie użytkowania, nie wiem, jeżeli tu chodzi o gaźnik, o
Wtryski to sobie raczej tam poradzą, ale gaźnik, nie wiem jak to będzie, czy będzie jakiś tam się dodatkowy osad, nie wiem, gromadził, czy co, nie mam pojęcia. Nie wiem nawet, czy mam przegląd zrobiony, kurde, i ubezpieczenia, muszę sprawdzić, zaraz pójdę do domu. Tak się zastanawiałem kiedyś, nie, czy ja w ogóle tą fajerkę kiedykolwiek bym sprzedał. Nie sprzedam jej nigdy. Pierwszy sprzęt zostaje. No i zapraszam Ciebie, kolego Czesławie, z Maksem. Przyjeżdżajcie tutaj w wakacje do mnie. Pojeździmy razem. O, te lusterka też zamówiłem z Gmotor. To są od Gixa akurat. Powiem Wam, takie podróbki niedrogie, ale zadowolony jestem z nich. No, ciężko mi było tutaj zamontować, no trochę tak jak ktoś powiedział, wygląda jakby taki smutny osiołek z oklapniętymi łóżkami, ale mi to nie przeszkadza. Najważniejsze, że są bardzo funkcjonalne te lusterka. No i mają, tym bardziej, że mają kierunkowskazy. No musiałem sobie je tutaj trochę poregulować. Tutaj słaba regulacja jest, nie, w tych podróbkach, ale spoko. Ja tutaj sobie wsadziłem gumy, mam już ustawione na stałe, tylko po prostu otwieram i już po prostu nic nie muszę regulować. Czy mam taką pozycję wyprostowaną na motocyklu, czy się położę, jest dobrze. No i założyłem, słuchajcie, w 2013 roku kupiłem sobie taką siatkę właśnie na motocykl i teraz mi się przydaje, tutaj montuję sobie, tu wkładam po prostu plecak, Już nie jeżdżę z plecakiem na plecach, bo no niewygodne to jest, nie? Do zobaczenia wkrótce na vlogu. A co, trzeba ożywić to miasto trochę, nie? No i od razu co? No banan na gębie. No mówię Wam, pogoda jest przepyszna dzisiaj na motocykl. A w ogóle muszę Wam powiedzieć, że zanim ja kupiłem tą fajerkę, to chyba rok czasu tak chodziłem, prosiłem się, czy mogę ją kupić, czy co, no chciałbym motocykl. Jeździłem po różnych takich, jakby to powiedzieć, komisach ze starymi ścigaczami i za 4000 tam znajdowałem, za 3,5, ale to kolega mi mówi, odradzał, nie, mówi, nie bierz takiego starego szrota tam, nie wiadomo skąd to i tamto. I kiedyś do mnie zadzwonił, mówi, słuchaj, no jest fajerka, mówi, jest, to jest jego kolegi mechanika, nie? No, wycacana w tego, mówi, chodź, pojedziemy zobaczyć. No i pojechałem, jak ją zobaczyłem, mówię, nie, no to musi być moja. Musi być moja, ale zanim była moja, to jeszcze dobre 3 miesiące musiałem błagać, prosić, żebym mógł sobie po prostu ją kupić. Czyli ja wiem, jak to jest marzyć i no nie mieć sprzętu i czekać na tą chwilę, na ten moment, kiedy w ogóle to nastąpi, czy w ogóle będzie zgoda na to, żeby kupić, nie? No wiadomo, no nie można. Żona musiała się zgodzić po prostu. No wiecie, no ścigacz to niebezpieczne jest, nie? To już nie chodzi o to, o pieniądze, tylko chodzi o bezpieczeństwo. No ale na ścigaczu nie miałem nigdy wypadku, nie? Ale wiem, jak to jest marzyć po prostu o sprzęcie. No śniło mi się, co noc mi się śniły sprzęty, nie? Że jadę, już tym jadę, już ten. Także wam powiem, że jak pojechałem go kupić, to ja nie prowadziłem, pojechałem z kolegą i kolega całą drogę jechał fajerką, ja patrzyłem i podziwiałem go. Potem na stacji dał mi się kawałek przejechać moim motocyklem. No po prostu, no ciężko było na początku, nie? 900-a. Wyczyć tu gaz, to, a ja dawno motocyklem nie jeździłem. Także to jest ile? 11 lat już jest u mnie ta fajerka. No to co, no wystawiam i do zobaczenia na vlogu. Nara.
nie wiem, jak stara Honda przyjmie nowoczesne paliwo ekologiczne. Dobra, się kasy wyciągnę, to na grubo pojedziemy. 7D. Dzień dobry. Dzięki. Siema, co tam? Tu drugi supermunciak. Chodzi. Pozdrawiam cię, kolego. Uwielbiam tą szlifierkę.
powiem wam, uwielbiam tego Fireblade'a. No, jazda, no, sama przyjemność. Cieszę się jeszcze, że wbiłem się w ten kombinezon Ducati Corsa. Stary, no, kupiłem go w 2015 albo 2014 roku, czyli ma już 10 lat. Ani razu nie zaliczona gleba. Miałem drugi taki i tamtym była zaliczona gleba. Ale nie na ścigaczu, na supermoto. A chciałem w zeszłym roku go sprzedawać. Dobrze, że nie sprzedałem. No dobra, lewa w górę, pany. Śmigam na pizzę. No, banan na gębie. Po prostu no, cały dzień już jest petarda. Nara. Tak pasowo, a...